wszystkie witajcie na kanale Mega Dyskont, a w dzisiejszym odcinku po bardzo, bardzo długiej przerwie mam dla Was Homescapes. Pamiętacie tą gierkę? Oczywiście, że pamiętacie. Większość z Was, w momencie kiedy wrzucałam ostatnio większość SpongeBoba, prosiła mnie, abym wróciła do rozgrywek Homescapes. No nie ukrywam, to jest jedyna gierka, tak po cichu, cicho, że nie gram w nią sama. Wiecie bardzo dobrze, że no, gram też poza nagraniami, no level o tym świadczy, także zobaczcie, na jakim jestem poziomie. Moi kochani, level numer 4230, jesteśmy już tutaj mega, mega daleko rozwinięci, cała chata po prostu jest mega, mega rozbudowana. Nawet powiem szczerze, nie pamiętam, na czym skończyliśmy, ale to nieważne, najważniejsza jest przyszłość. Teraz, moi drodzy, zobaczcie, co tutaj jeszcze jest do odkrycia. Tu jest jakaś chatka zagubiona, tutaj jest w ogóle mnóstwo miejsca, jakieś pozakrywane skarby. No, nasz dom jest mega rozbudowany, ale jeszcze wiele przed nami. Także jestem ciekawa, do którego levelu cała ta gierka jakby będzie się ciągnęła. Dobra, nie ma na co czekać. Ja rozpocznę dzisiejszą rozgrywkę od próby przejścia levelu hard, czyli 4230. Nie ukrywam, że próbowałam przejść go kilka dni i się nie udało. Także spróbuję to zrobić razem z Wami, a jeśli się nie uda, no to będziemy dalej modernizować dom Austina. Oczywiście, jeśli jesteście szczęśliwi, oczekiwaliście tej rozgrywki, to zostawcie kciukasy w górę, a ja zaczynam próbę. No i teraz, nie mam żadnych boosterów, totalnie nic, po prostu wszystko już wykorzystałam przy poprzednich próbach, także spróbujemy to zrobić bez niczego. Zobaczycie sami, jak jest trudno. No i słuchajcie, lecimy. Oprócz zwykłych ciasteczek są tutaj jakieś tam dodatkowe utrudnienia. Łańcuchy, cudawianki, które już dobrze znacie z poprzednich leveli. Jakieś świecące się kostki. W ogóle widzicie to, że mam 10 ruchów, już teraz 9 i mam zrobić 84 pola na zielono. To jest w ogóle awykonalne. Ja liczę na jakiś cud chyba, jeśli chodzi o ten level. Bo naprawdę nie mam zielonego pojęcia, jak go przejść. Chyba, że będzie jakiś naprawdę dobry booster w postaci kuli połączonej z drugą kulą. Może to by coś dało, nie wiem, ale już widzę, że no, kolejna próba to będzie totalna klapa, bo zostały mi dwa ruchy i nieco ponad połowa do zrealizowania z naszego celu. Bo aż 40, o już trochę mniej, dobra, bo tam się coś dzieje. No ale nie, no to i tak jest kosmos, zobaczcie. Zero ruchów i 37 traw do zapełnienia. Także level jest naprawdę mega trudny. Zrobię jeszcze, słuchajcie, max dwa podejścia, żeby Was tutaj nie zanudzić, ale żebyście zobaczyli na tym etapie, jak ta gra może być trudna, jak potrafi dać w kość. Także, no, zobaczymy przy kolejnej próbie. Nie wiem, co prawda, ile mam żyć, bo nie sprawdziłam, ale myślę, że dwa jeszcze będą. Ok. Podejście numer dwa dzisiejszego wieczoru. A w ogóle zapomniałam powiedzieć, żebyście dali mi znać, jak tam u Was. O, jest booster! Ale on i tak chyba nic nie da, wiecie? Chyba nic mi nie da, bo ja tutaj jestem tak zblokowana. W ogóle coś chyba, słuchaj, o nie, widzicie? No nie, tego nie lubię. Kiedy ta trawa się rozwija i sama, słuchajcie, zmienia mi koncepcję. W ogóle ten odkurzacz też mi tutaj zmienił koncepcję, bo mi najechał na jedno czerwone pole, z którego mogłabym stworzyć świetnego boostera, no ale już trudno. Chyba, słuchajcie, szykuje się kolejna klapa. Dajcie znać, na jakim Wy jesteście etapie, bo no tak naprawdę dawno nie mieliśmy okazji porozmawiać o tej grze, więc być może część z Was już jest naprawdę dużo, dużo dalej, aniżeli wcześniej mi pisaliście. Także no też na pewno czekam na wszystkie komentarze, na wszystkie informacje, jak to wygląda u Was. No i lecimy. Podejście numer 3. Jest straszny ten level, po prostu nie wiem, czy go przejdę.
Chociaż już było kilka takich, gdzie naprawdę podejść było milion i w końcu za którymś tam razem się udało. Może algorytm gry się zlitował, że zbyt długo nie mogłam przejść i po prostu wtedy jakby no, się udawało. Także no może to ma jakieś znaczenie. O, odkurzacz nam trochę posprzątał. Ale to nadal jest nic w porównaniu do tego, co ja potrzebuję. Po prostu to jest nic. I lecimy dalej, ale już widzę, że ilość ruchów jest po prostu tak mała. O dobra, udało się skołować kulę, ale tutaj dobrze by było ją połączyć z jakimś boosterem, na przykład właśnie z tym latawcem. No ale oczywiście nie starczy mi ruchów. Kolejna kula. No nie wierzę, zobaczcie. Szkoda, bo może z dwa ruchy więcej i połączyłabym kulę z czymś fajnym. O, na przykład teraz, widzicie? Dobra, ale słuchajcie, mam 900. Wykorzystam to i może się uda. Zobaczcie. O, dwa pola do zapełnienia. Udało się, jest, udało się, udało się, udało się. Przynieśliście mi szczęście. To jest pewne, bo naprawdę wcześniej kilka dni nie udało mi się przejść tego levelu. Także to jest tylko i wyłącznie dzięki Wam. Wow, ale super. I teraz mamy level 4231. Także lecimy, spróbujemy go przejść. Chociaż wiecie, jak to czasami bywało. Levele, jakby te łatwe, oznaczone jako łatwe przez tutaj grę, czasami bywały trudniejsze niż hardy. Ale mam nadzieję, że tak nie będzie tym razem, bo poprzedni naprawdę dał mi w kości. Bardzo długo nie mogłam go przejść. Także miejmy nadzieję, że teraz będzie inaczej. Tutaj te nutki, które nie za bardzo lubię, bo uzbieranie ich wiąże się z tym, że ja najpierw muszę na to pole tutaj najechać, żeby one gdzieś tam się porozkładały po całej planszy i dopiero wtedy mogę je, że tak powiem, zbierać. Tak jak widzicie, mało ruchów, a jeszcze dużo do zrobienia. Jakby te wisienki zbierają się same, bo tak jak widzicie, jeden ruch i tam się dużo dzieje na tej planszy, ale tutaj widzę, że jesteśmy odizolowani jakimiś takimi różowymi schomkami, czy nie wiem, co to jest. I po prostu to nam dość mocno, że tak powiem, tutaj komplikuje sprawę. O, może teraz się uda, chociaż nie, chyba 5 nutek nie uzbieramy. No i widzicie? Jest tak, jak mówiłam. Został mi jeden ruch, a 4 nutki. No, już właściwie 3. No i musimy, że tak powiem, zrobić powtóreczkę. Tutaj jeszcze możemy, bo podejrzewam, że to przejdę. Oh no, to będzie ciężki level. Dobra, jest bomba. Widzicie, te nutki w momencie, kiedy jakby koło tego urządzenia rozbijam jakiekolwiek klocki, to one wtedy się rozbryzgują jakby po całej planszy. Ja je wtedy, no dobrze by było, żebym je zbierała jak najszybciej, żeby właśnie udało mi się ten level przejść. Dobra, jest booster w postaci kuli, ale jeszcze trzeba to sensownie wykorzystać. No i chyba zrobiłam błąd. Bo nic mi to nie da. Dobra, wiecie co? Patrzę wtedy sobie, ile jest najwięcej na planszy koloru. Wydaje mi się, że najwięcej jest koloru żółtego, więc ja sobie nasunę na żółte. O, i dzięki temu coś tam się zadziało, ale chyba niewystarczająca ilość rozbitych rzeczy. No i chyba kolejna próba będzie zakończona porażką, bo już widzę, że jest kicha. Został mi jeden ruch. I mimo tego, że tutaj się zadziało, to i tak to nic nie da. Widzicie, zostały dwie wisienki i jedne nutki. Okej, słuchajcie, w związku z tym, że jest to pierwszy odcinek po bardzo, bardzo długiej przerwie, spróbuję zrobić jeszcze jedno podejście specjalnie dla Was, żebyście zobaczyli, że takie levele, no mam nadzieję, że da się przejść. Nie chcę się tutaj, że tak powiem, przechwalić, czy mi się uda. A lipa by była, jakby mi się nie udało, ale no, musicie mocno trzymać za mnie kciuki, żebym specjalnie dla Was to przeszła. Poprzedni, naprawdę mega trudny, do którego podchodziłam wiele, wiele, wiele razy przez ostatnie kilka dni, oczywiście w wolnych chwilach, no kończyło to się porażką, więc no może dzisiaj mi przyniesiecie szczęście i jakby kolejne uda się zakończyć pomyślnie. Chociaż, chociaż, chociaż
Nic mi się tutaj, słuchajcie, dobrze nie układa. Jak na razie przynajmniej. No i tutaj już jest lipa, bo już tutaj nic nie mogę zrobić. No i chyba się nie uda. O nie, o nie. Dobra, jest booster i jest nadzieja, ale trzeba go dobrze wykorzystać. No i chyba się nie uda. Myślałam, że może się wytworzy coś tutaj, słuchajcie, jakiś latawiec. No nie. Tym razem zostało aż 7 nutek. Dobra, słuchajcie, kochani. Nie pozostaje mi nic innego, jak zaprosić Was na kolejny odcinek, w którym głównie skupimy się na modernizacji naszego domu. Więc nie będziemy gdzieś tam tutaj skupiać się na przechodzeniu leveli, tylko będziemy sprawdzać, co tam u Austina możemy zmienić. Także jeśli jesteście ciekawi i czekacie na kolejny odcinek, to koniecznie zostawcie kciuka w górę, a ja wysyłam Wam mnóstwo buziaków i pozdrowienia. Do zobaczenia, kochani. Pa, pa!